Szanowni Państwo, chciałbym na wstępie serdecznie wszystkich powitać na konferencji prasowej, jaką organizujemy po pierwszej turze wyborów. Zacznę przede wszystkim od podziękowania. Podziękowania Państwu za oddane wszystkie głosy na komitet, nasz wspólny komitet Prawa i Sprawiedliwości w Zgorzelcu. Udało nam się osiągnąć historyczny wynik w skali miasta. Także wielkie podziękowania zarówno tutaj dla osób obecnych, które ciężko pracowały i zarówno w sztabie wyborczym, osób, które nam pomagały poza sztabem, no i Wam, wszystkim mieszkańcom, wyborcom, którzy wzięli udział w wyborach i oddali swój głos za zmianami w naszym mieście. W tym miejscu zacznę chyba od podsumowania przede wszystkim wyników, jakie udało się osiągnąć w mieście. Wynik, który zdobył nasz komitet, jest wynikiem historycznym. Udało nam się wprowadzić do Rady Miasta w tym roku 7 radnych, do tej pory było to 5. Także zwiększyliśmy liczby radnych, co jest ogromnym sukcesem. Łącznie na listy naszego komitetu zagłosowało 2818 osób, co łącznie przełożyło się na 26,5% poparcia w skali całego miasta. Co jest rewelacyjnym wynikiem w tej chwili i przełożyło się dokładnie na tą liczbę mandatów 7, które zdobyliśmy. Do naszej rady na tą kadencję dostała się, jak już wspomniałem, 7 radnych. Z pierwszego okręgu jest to pan Tomek Śnieżyk, z drugiego okręgu... Brawo. Tak. Z drugiego okręgu jest to pani Dorota Hitruń oraz pan Jakub Bystrowski. Brawo. Trzeci okręg Mateusz Szczerbaty oraz Andrzej Witkowski. Brawo. Oraz z czwartego okręgu dostała się pani Teresa Szpak oraz pan Marek Łubniewski. Brawo. I wielkie gratulacje, wielkie brawa dla kandydatów, już w tej chwili dla radnych. Myślę, że z tą ekipą naprawdę jesteśmy w stanie być bardzo głośnym, bardzo mocnym głosem w Radzie Miasta. Będziemy w stanie poruszyć nie jeden problem jeszcze z większą siłą niż to było do tej pory. Naprawdę liczę na to, ekipa jest bardzo mocna, proszę mi wierzyć. Dzisiaj też będzie okazja poznać niektóre z tych osób, porozmawiać z nimi. Także naprawdę, cieszę się, że udało nam się osiągnąć taki sukces. Tak jak powiedziałem, 2818 głosów na listę, jest to świetny, rewelacyjny, historyczny wynik. Brawo, brawo. Tak, brawa dla naszych kandydatów. Kolejnym rewelacyjnym wynikiem, jaki udało nam się osiągnąć, jest to wynik w wyborach na burmistrza miasta. Tutaj moje podziękowania już również dla Państwa, dla sztabu, dla osób, które były zaangażowane w pomoc, bo 2208 osób w mieście oddało głos na moją osobę, co łącznie przełożyło się na 20,5% mieszkańców, czyli znowu rewelacyjny wynik. Miasto pokazało, że chce, wyborcy pokazali, że chcą jakiejś zmiany. No i to był taki pierwszy symptom. To, że jesteśmy w tej chwili w drugiej turze, że udało się jakby powstrzymać obecnego burmistrza, powiedzmy już na etapie pierwszej tury, nie wygrał jakby tak, jak to było w poprzednich latach na etapie pierwszego głosowania, tylko walczymy dalej. Mieszkańcy pokazują, że jest potrzebna zmiana. I tutaj w tym miejscu trzeba przytoczyć cyfrę, która jest chyba najistotniejsza w tej chwili i będzie najistotniejsza w tym ostatnim tygodniu kampanii wyborczej, czyli 67%. 67% wyborców w mieście zagłosowało za zmianą obecnego burmistrza. Byli to wyborcy, którzy zagłosowali na pozostałe komitety, nie tylko na mnie, ale też na pozostałych kandydatów. Liczymy na to, że w drugiej turze wyborczej ten trend się utrzyma i 67% w dalszym ciągu będzie chciało iść za zmianą i zagłosuje w dalszym ciągu w tej chwili na mnie, o co serdecznie apeluję, szczególnie do wyborców pozostałych komitetów wyborczych, do tych, którzy głosowali właśnie za zmienianiem naszego miasta, za rozwojem, za jakąś świeżością, za nowością. Pójdźmy 21 kwietnia jeszcze raz na wybory. Proszę Was o głos na moją osobę. Obiecuję, że połączył nas w tej chwili Zgorzelec i wspólnie możemy sprawić, że to miasto będzie piękniejsze, ładniejsze, bardziej przyjazne dla mieszkańców i w końcu będziemy mieli też jako mieszkańcy zdecydowanie więcej do powiedzenia. Tak. Na koniec chciałbym jeszcze podziękować raz za wszystkie oddane głosy, za poparcie Państwa tutaj zebranych.
ogromną grupę osób za mną, jak słyszycie, no jest pełen entuzjazm. Zebrali się po prostu mieszkańcy miasta, którzy chcą zmian. Idźmy za tym entuzjazmem, za tą energią, dążmy do zmiany. Jeszcze raz gorąco dziękuję i zapraszam 21. Proszę o głos na mnie. Serdecznie dziękuję, Mateusz Szczerbaty.